Merci d'avoir accepté l'invitation à notre Nuit des idées, à la discussion sur l'Europe, car je pense que vous êtes particulièrement bien placé pour réfléchir et parler de l'avenir de notre continent. Votre vie d'artiste se partage pratiquement également entre la France et la Pologne. En Pologne, vous avez joué dans un grand nombre de pièces de théâtre et de films, dont les plus importants la Terre de la Grande Promesse ou l'Homme de fer. Puis maintenant, ça fait plus de dix ans que vous dirigez le théâtre polski, le théâtre polonais. En France, vous avez été l'un des très rares étrangers à être invité à la comédie française. Vous en êtes devenu sociétaire, mettez en scène, autrement dit. Vous êtes arrivé au sommet du théâtre français, du théâtre européen. Mais je pense que des événements antérieurs vous ont également préparé à... Votre destin européen. Bon, vous êtes né en Allemagne, je ne pense pas que ce soit le plus important, parce que ce n'est pas vous qui l'avez décidé. Mais ensuite, jeune homme, vous avez euh, protesté contre l'invasion de la Tchécoslovaquie par les forces du Pacte de Varsovie, et vous avez fait plusieurs mois de prison pour cette raison. Et en, ensuite, vous êtes engagé dans, dans l'opposition au régime communiste polonais, ce qui était évidemment aussi une sorte d'action pour l'avenir démocratique de l'Europe unie. Vous êtes homme de théâtre, homme de cinéma, autrement dit, la langue est votre moyen d'expression artistique peut-être le plus important. Autrement dit, vous êtes très français et très polonais. Mais est-ce qu'en même temps, vous êtes européen Est-ce que cet adjectif vous convient ou vous paraît abstrait, inapproprié Andrzej Seweryn, êtes-vous citoyen européen artistes européens, l'un l'autre, Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego dialogu z panem. To, o czym mamy rozmawiać, to, o co pan pyta, jest dla mnie piekielnie ważne, ponieważ nie dotyczy tylko mnie dotyczy w gruncie rzeczy całego naszego społeczeństwa. W gruncie rzeczy pana pytanie mogłoby być postawione każdemu z polskich obywateli. Nie pytanie o to czy jest artystą polskim czy francuskim czy europejskim, ale o to czy jest obywatelem tylko Polski, czy jest obywatelem Europy? Stąd waga moim zdaniem pańskiego pytania. Jestem Polakiem, jestem, wydaje mi się, patriotą, kocham Polskę, kocham język polski, kocham literaturę, kocham tę ziemię, kocham ludzi, nie wszystkich, których tutaj spotykam, ale wartości europejskie są dla mnie uniwersalne. Jakie to wartości? Jakie to wartości? One zostały sformułowane w Ewangelii, one zostały sformułowane w czasie rewolucji francuskiej, o nich pisał Słowacki, jeden z wielkich poetów polskiego romantyzmu, i one są dla mnie dzisiaj wartościami, które staram się szanować codziennie, a mianowicie wolność, równość, braterstwo. Poszanowanie innych, poszanowanie y, mniejszości, poszanowanie innych ludzi niż ja sam, y, zainteresowanie innymi ludźmi, y, pomoc słabszemu. Tego wszystkiego również uczył mnie Jacek Kuroń, mój wychowawca, czy pani profesor Radziwiłowicz. Czy wreszcie w zawodzie tacy ludzie jak dyrektor Warmiński, profesor Korzeniewski, wielcy polscy aktorzy, Gustaw Holubek, Zbigniew Zapasiewicz, reżyserzy filmowi Andrzej Wajda, Andrzej Żuławski i i tak dalej. To oni wszyscy mnie kształtowali, a później cała gromada przyjaciół we Francji, gdzie spędziłem 33 lata. 33 lata pracy artystycznej. Jestem więc obiektywnie rzecz biorąc takim wytworem dwóch kultur: kultury francuskiej i kultury polskiej. Na pewno. Na szczęście miałem zaszczyt, przyjemność i interes być aktywnym w tych dwóch kulturach, a nie tylko ją pochłaniać, trawić. nie byłem współtwórcą tych kultur. Ja myślę, że zawdzięczam to, że mogłem przyjechać do Francji, tym wszystkim ludziom, o których wspomniałem, ale przyjęcie we Francji zawdzięczam tradycji. Francuskiego kraju demokratycznego, tego, w, której, w, w którym jednym z elementów tradycji jest y, y, no, ziemia, która przyjmuje obcych la Terre de y, y, Rzeczywiście było tak, że najpierw przyjechałem jako, jako po prostu aktor pracując z Andrzejem Wajdą y, w Théâtre des Amandiers w Nanterre ale później kiedy w Polsce zmieniła się sytuacja polityczna, kiedy został ogłoszony stan wojenny, zacząłem pracować w komitecie solidarności w paryskim komitecie. No i wtedy wstałem się jednym z wrogów Polski i mój powrót do Polski byłby bardzo Jednoznaczny, zakończyłby się internowaniem, być może więzieniem, i tak dalej. W związku z czym podjąłem decyzję również z powodów osobistych, żeby kontynuować moją pracę we Francji. No i rzeczywiście te 33 lata aktywnej pracy było dla mnie czymś decydującym. Spotkania z ludźmi teatru francuskiego, takimi jak Antoine Vitesse, Bernard Sobel, Jacques Rosner czy Jacques Lassalle, no, no, po prostu zmieniły mnie. No i 20 lat pracy w Comédie Française. Po tych 20 latach byłem, moim zdaniem, już gotowy do tego, żeby ewentualnie wziąć na swoje barki odpowiedzialność za instytucje w Polsce. i ta odpowiedzialność, ta odpowiedzialność została złożona w moje ręce i ja podjąłem się prowadzenia Teatru Polskiego i wszystko wskazuje na to, że za kilka miesięcy podpiszę następną umowę o prowadzeniu Teatru, czyli będę dyrektorem Teatru 16 lat, jeśli okoliczności społeczne, polityczne i zdrowotne na to pozwolą. Oui, je comprends parfaitement, c'est très bien. Mais votre Europe, ce n'est pas seulement la France et la Pologne. Vous fréquentez beaucoup Shakespeare, même La, la Nuit des Rois, c'est l'un de vos succès les plus mémorables en France. Euh, vous rencontrez aussi Tchékov de temps en temps. Alors est-ce que votre Europe artistique, votre Europe d'hommes de théâtre, c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, selon l'expression célèbre du général de Gaulle hmm. Wi. Oui. Oui. Yy. Yy. Ja, ja nie mogę oczywiście przywłaszczać <śmary> sobie yy. 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 kultury żadnego z tych krajów, o, 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 o których pan wspomina. Yy. Yy. Natomiast jeżeli yy. tę kulturę potraktujemy jako zbiór kultur tych narodów, to absolutnie tak. To jest moja kultura. Czechow mnie wychowuje. Szekspir wychowuje mnie od ponad 50 lat. Ibsen kształtuje moje widzenie problemów na przykład kobiet w swoim domu, lalki. A Molière w szkole żon. Prawda? Teksty kultury niemieckiej są dla mnie równie ważne jak teksty Wacława Hawela. W tym sensie absolutnie czuję się tym Europejczykiem, jak te, tego obszaru, aż do Uralu. Ale ja bym chciał wspomnieć być może o czymś ważniejszym. Ja myślę, że ten obszar ma coś bardzo ważnego do zaproponowania światu. Europa nie wiem, czy jest wystarczająco silnym konkurentem w sprawach technologii, gospodarki. Czy jest wystarczająco mocnym ekonomicznie partnerem całego świata? Minęły czasy, kiedy to Europa dyktowała swoją politykę militarną, żeby nie wspomnieć o Napoleonie. Czy Gospodarczą, prawda? Dzisiaj mamy do czynienia z wielkimi potęgami, takimi jak Chiny, Indie, Brazylia, już nie mówiąc o Rosji. I wydaje mi się, że oczywiście podtrzymując na najwyższym poziomie całą pracę Europy w sprawach modelu gospodarczego, społecznego itd., itd. my mamy coś bardzo ważnego do zaproponowania światu, a mianowicie kulturę. I to nie tylko kulturę w takim sensie, że y, napiszemy dobry utwór teatralny albo wiersz albo y, wyreżyserujemy dobre przedstawienie y, baletowe. Y, natomiast wydaje mi się, że w tym sensie głębszym Europa ma coś do, do zaproponowania. Mianowicie Europa ma do zaproponowania to, co zawsze głosi, a mianowicie y, prawa człowieka. Deklarację praw człowieka i obywatela. Oczywiście to była deklaracja ONZ, to cały świat podpisywał tę deklarację, ale wydaje mi się, że ona staje się coraz bardziej aktualna, coraz bardziej potrzebna w tym nowym świecie, którego model musi się zmienić. To, co zostało stworzone w Europie i tak fantastycznie realizowane po II wojnie światowej, bo przecież twierdzę, że ludzkość nigdy nie była tak szczęśliwa, jak po II wojnie światowej kilkadziesiąt lat po, po, po tej wojnie. To dzisiaj nie wystarcza. To dzisiaj nie wystarcza. Widzimy doskonale jak świat się burzy, jak wiele napięć, jak. Historia nie zakończyła się, prawda, co niektórym wydawało się, że jest anonsowane światu, i w tej sferze myślenia o świecie my mamy bardzo, my w sensie Europa, nie ja tu w najmniejszym stopniu, wiele do zaproponowania światu. l'Europe donc une superpuissance dans le domaine de la culture. Elle résistera. A ces incursions que certains craignent beaucoup, je pense à Michel Welbeck, qui pense que l'islamisation va bientôt arriver et que nous perdrons notre culture. Donc, d'après vous, nous sommes cette superpuissance et euh, notre identité culturelle résistera à toutes sortes d'invasions. Oczywiście, nie wiem i doskonale rozumiem Michel Welbecka. Natomiast my mamy ten potencjał. fantastyczny, ludzki, historyczny naszą tradycję, hmm, tradycję tego świata, w którym współżyły ze sobą różne religie, różne kultury i myślę, że tam trzeba czerpać siłę na przyszłość. W quelque sorte on a on a abordé le domaine politique, donc on va faire une petite incursion dans la politique puisque vos deux patries, la France et la Pologne, semble... éloignés, voire opposés dans leur vision de l'avenir européen. La France souhaite une intégration poussée. Le, le président Emmanuel Macron, euh, sans, dire, sans utiliser les termes de fédéralisme, en fait appuie cette vision, cette orientation qui est promue publiquement par nos alliés allemands. La Pologne, en tout cas son gouvernement actuel, le craint. Il défend la souveraineté nationale alors que Macron parle de souveraineté européenne. La Pologne craint pour son indépendance. Voilà, en fait, est-ce que ce n'est pas un déchirement pour quelqu'un comme vous qui vous identifiez à ces deux cultures Ma réponse à cette question en gros, ne peut pas être... Prosta, jednoznaczna, dlatego że brakuje mi wiedzy. Na tyle, na ile ja rozumiem tę problematykę, uważam, że strach moich rodaków nie jest uzasadniony. Rozumiem go, nasza historia. Jest historią tragiczną, jest historią naszych naiwności, naszych klęsk, ale również zwycięstw, i myślę, że na tych zwycięstwach, które były naszymi osiągnięciami, trzeba się opierać, myśląc o przyszłości. Tak jak mówię, nie jestem politykiem, nie mam pewnych informacji, nie jestem naukowcem. Ja nie widzę niebezpieczeństwa, które dostrzegają niektórzy z moich rodaków. Kiedyś brałem udział w takiej debacie organizowanej w Gdańsku przez arcybiskup Kupa Gocławskiego, taki Aeropak, była to debata na temat tego czy Polska utraci swoją duszę wchodząc do Europy, prawda? Czy Europa zabierze, zniszczy? Duszę polską. I mądrzy ludzie odpowiadali wtedy, że to Polacy sami zniszczą swoją duszę. W każdym razie są zdolni do tego, a niekoniecznie Europa. Ja myślę, że zapominamy, bojąc się Europy, że Europa ma swoje korzenie chrześcijańskie. A my, o ile mi wiadomo, takie korzenie również posiadamy. No, no, wydaje mi się to bardzo istotne. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy my przestali mówić w naszym języku, żebyśmy przestali czytać książki, żebyśmy przestali drukować po polsku. Jesteśmy, my, Polska, jesteśmy przecież potęgą gospodarczą. I nie, nie, nie rozumiem, dlaczego mamy zostać nagle w sposób perfidny osłabieni przez Europę, prawda, która będzie chciała wycisnąć z nas wszystkie żywotne soki. To nie jest moje widzenie, moje obywatela, prostego obywatela. Tego kraju, to nie jest takie widzenie przyszłości. Ja myślę, że nie zapominajmy, mówię tu do, do, do moich rodaków, tych, którzy tak bardzo boją się Europy, jak bardzo skorzystali na Europie. Prawda? No ale chyba nie wystarczy tylko brać pieniądze i budować drogi. Wydaje mi się, że Europa jest, że Unia Europejska jest Unią Wartości. Jest Unią Krajów Demokratycznych. I, I tego trzeba bronić, i o to trzeba walczyć. Także ja tych niebezpieczeństw, tych niepokojów nie podzielam. Aujourd'hui, on comprend quelques inquiétudes, parce il y a 30 ans, l'Europe était une source d'espoir pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a aussi quelques déceptions. Parlons de ces moments d'espoir. En 89, quand les régimes communistes tombent en Europe de l'Est, vous étiez à Paris. En 2004, quand la Pologne rejoint avec d'autres pays d'Europe centrale l'Union européenne, je crois que vous étiez aussi à Paris. Comment vous avez vécu ce moment qui ouvrait une nouvelle époque pour l'Europe No, ja nie, nie ma w tym nic szczególnego w tych moich reakcjach. To była reakcja radości i rado, reakcja, która, w której moje myślenie wracało do przeszłości, do tego, o czym marzyły całe pokolenia Polaków, prawda, o demokracji i o Takim wręcz formalnym związku z zachodnią Europą, ale w jakim również celu. Również. I o tym trzeba dzisiaj pamiętać. O tym, że Europa daje nam możliwość obrony przed siłami, delikatnie mówiąc ze wschodu które nawet o dzisiejszej Polsce mówią jako o tymczasowym kraju, który jest oczywiście w sferze wpływów Rosji i właściwie jego uczestnictwo w, Europie, w Unii Europejskiej, to jest tylko czasowe bez żadnego znaczenia. No jeżeli ci, którzy są eurosceptykami dzisiaj w Polsce tego nie rozumieją, tego nie widzą, No, to, to oui mais les eurosceptiques ont quand même reçu le soutien indirect mais puissant des britanniques qui ont organisé le brexit et on a vu apparaître en europe des mouvements eurosceptiques centrifuges anti-européens. l'europe semble apporter non seulement des espoirs aujourd'hui mais aussi quelques déceptions quelques craintes son Ja myślę, że jest wśród Brytyjczyków więcej niż 50% ludzi, którzy dzisiaj żałują tego, co się stało. Mój optymizm czy pesymizm nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ja oczywiście z natury jestem optymistą, nawet jeśli chodzi o sytuację w mojej ojczyźnie. comprend. Ja pourvu que, que vos vœux se réalisent. Euh, mais euh, je voudrais revenir un tout petit peu au théâtre, à l'art et à l'Europe de la culture. Vol, vol. <laughs> L'Europe, certains disent que c'est un grand chantier en construction, un processus qui ne s'arrête pas, qui continue, qui progresse, espérons-le. Alors, quel est le rôle que doivent jouer dans ce processus les artistes comme vous, les, les hommes de théâtre Taką rolę, którą zawsze odgrywali. Yy, mają yy, z jednej strony przekazywać szczególnie młodym ludziom cały ten bagaż, całe bogactwo kultury europejskiej i światowej, po to, żeby wzbogacać ludzi, żeby czynić ich bardziej świadomymi, a więc. Yy, być może bardziej świadomymi również y, politycznie, społecznie, ekonomicznie i być może y, tworzyć, y, w, wspomagać proces y, tworzenia y, po prostu jeszcze mądrzejszych kadr naszych y, y, gubernantów naszych rządzących, prawda? Ja to troszkę mówię teraz y, 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 tak pół żartem, prawda, ale mm, myślę, że artyści zawsze y, służyli sobie i społeczeństwu, niektórzy wyłącznie sobie, chcąc wyrazić siebie, a niektórzy uważali, że ich rola to więcej, to, to rola edukacyjna, to rola y, walcząca wręcz, prawda, rola y, teatru, tak zwanego teatru zaangażowanego, czy, czy literatury zaangażowanej, y, która... Wstaje w obronie ludzi słabszych, czy literatura, która popiera, czy spektakl, który popiera jakieś myślenie o świecie polityczne, czy moralne, i tak dalej tak dalej. zwana sztuka zaangażowana, ale sztuką zaangażowaną może być również malarstwo, prawda? Sztuki, sztuki plastyczne. Więc to, ale przede wszystkim artyści pokazują nam, że świat jest bardziej złożony niż wydaje się komuś, kto budzi się o tej szóstej rano, wstaje, je śniadanie, jedzie do pracy, cały dzień pracuje, wraca do domu, wypoczywa, ogląda coś w internecie czy w telewizji, idzie spać i tak dalej, Ja nie pogardzam takim życiem, wprost przeciwnie, ja go bardzo szanuję. to jest, to jest życie. Potrzebne każdemu z nas tworzenie dóbr na świecie jest, jest potrzebne, dóbr materialnych, prawda? Natomiast wydaje mi się, że to nie, że to nie tylko, prawda? W Ewangelii czytałem, prawda, że nie tylko chlebem człowiek żyje. Otóż nie tylko chlebem człowiek żyje oto rola sztuki. Jeśli Pan pozwoli, to jeszcze słówko. Otóż sztuka służy również ukazaniu człowiekowi piękna, po prostu piękna. Oczywiście sztuka opowiada o bólu. Sztuka opowiada o tym, co złe. Bo nie w tworzeniu dóbr materialnych, Odbywa się ta debata, taka debata właśnie w sztuce. Naturalnie, ja wiem, że jest wielu, wielu ludzi na świecie, psychologów, etyków, estetyków, w społeczeństwie jest wiele osób, które są aktywne, działają stowarzyszenia, fundacje i tak dalej. To wszystko jest prawda, wszystko jest prawda. Ale sztuka traktuje o tym w sposób szczególny. No, ja kocham teatr, więc wiem, jak to dzieje się w teatrze, prawda? Gdzie odbywa się dialog bezpośredni z drugim człowiekiem. Bezpośredni. Tego nie zastąpi nikt. Żadne kino, żaden internet, yy, yy, jakieś tam działania plastyczne, przepraszam, to nie jest lekceważące, co mówię, ale jakieś działania plastyczne, prawda? Yy, multimedialne. Yy. Które są oczywistością dzisiaj, ale dialog między człowiekiem a człowiekiem odbywa się wyłącznie w teatrze. Taki fizyczny, taki bezpośredni. I to ma ogromne znaczenie. Ja oczywiście nie robię sobie złudzeń. Ja wiem, że teatr dzisiaj nie odgrywa takiej roli, jaką odgrywał 300 lat temu, kiedy, kiedy jeden z księży w Paryżu żądał spalenia, prawda, Moliera. No, ale dlaczego żądał tego spalenia? Dlatego, że chciał wyeliminować ważną siłę duchową, a mianowicie teatr, autora teatru. Chciał wyeliminować z życia społecznego słowa poety, które były aktem działania, które, które dokonywały czegoś, które. No nie były słowami wypowiedzianymi w powietrzu. Te słowa to były działania, te słowa zmieniały widza słuchacza. No a jeżeli już się zmienia, zmienia się słuchacz pod wpływem sztuki, to sztuka staje się podejrzana dla rządzących. I tak dzieje się również dzisiaj. I to jest dowód na, si na siłę sztuki. Heureusement, ce prêtre euh, n'exprime pas l'opinion de toute l'Église catholique. Non, 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 non. Euh, C'est pourquoi j'ai bien dit un prêtre. Nous sommes en Pologne, nous nous rappelons que Jean-Paul II a été acteur euh, à, dans sa jeunesse et que ça l'a même peut-être servi lorsqu'il est devenu pape, n'est-ce pas Mais vous avez une connaissance euh, encyclopédique du théâtre européen si je vous demandais dans quelle pièce de théâtre que vous connaissez à fond, que vous avez mise en scène, peut-être où vous avez joué, on trouve ce dialogue si profond, si intense avec le spectateur Je ja pense que Don Juan Molière, en de Jacques Lassalle en 1993, roku, wystawiony Pierwszy raz 7 lipca na dziedzińcu Pałacu Papieskiego na otwarcie festiwalu Wawignon, jest niewątpliwie takim, był niewątpliwie takim dialogiem, był takim taką artystyczną sytuacją, w której widz był zaproszony do dialogu o świecie. Ten tekst ten tekst jest niezwykły. W tym tekście naprawdę mniej chodzi o kobiety, które są oczywiście ważnym elementem tego przedstawienia, a chodzi dla mnie o e, dialog z ludulla, z czymś, co istnieje poza nami, co jest tajemnicą, co niektórzy nazywają Bogiem. E, ja ostatnio miałem taką refleksję, że zastanawiałem się, czy, czy nie odnajdywałbym śladów yy, Dążłana w y, trzeciej części Dziadów Mickiewicza. Yy, oczywiście to jest taka teza y, moja, ja nie, nie się, niewystarczająco na tym się znam, ale ten dialog, to wyzwanie wobec sił nadprzyrodzonych oczywiście ma również miejsce w trzeciej części dziadów. Tam ten dialog z Bogiem jest oczywiście bardziej precyzyjny. Konrad wyrzuca Bogu, akceptując z góry jego istnienie, wyrzuca Bogu niesprawiedliwość, która spotkała Polskę. Naprawdę. W Dążłanie jest raczej kwestia pytania, czy istnieje Bóg, czy istnieje ten inny wymiar, na którego dowodów, którego dowodów no, nie mamy lub mamy w sposób nieoczywisty lub niektórzy z nas mają. Ale jak mówił Wittgenstein, tego, o czym nic nie wiadomo, o tym czego nic nie, o tym yy, o czym niczego nie wiemy, nie powinniśmy gadać. To. Więc Amolier próbuje, Mickiewicz próbuje. Donc c'est un besoin européen, c'est une tendance européenne. Donc les le, racines de notre culture le, européenne le, sont le, là. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, i to są te najgłębsze poszukiwania. Ja nie znam wystarczająco literatury chińskiej, ja nie znam wystarczająco e, literatury hinduskiej, brazylijskiej, e, ale nie wiem, czy takie pytania sobie stawiają. I na pewno twórcy stawiają sobie inne pytania, być może równie pasjonujące, ale te pytania wydaje mi się bardzo ważne, bardzo ważne dla całego świata. Là, je crois que vous êtes arrivé à une très belle conclusion de notre discussion sur l'Europe. Merci beaucoup, Andrzej Séverine. Merci.